Jako Wydział Prawa i Administracji prowadzimy studia na dwóch kierunkach, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Pierwszym kierunkiem jest prawo. Jest to kierunek praktyczny, dający bardzo duże możliwości zatrudnienia i uzyskania aplikacji prawniczej. W dostaniu się na te aplikacje pomagają naszym studentom zajęcia aplikacyjne i mamy w tym zakresie już pierwsze sukcesy, ponieważ nasi studenci dostali się z bardzo dobrymi wynikami na aplikacje prawnicze. Drugim kierunkiem jest administracja. Już od ponad 25 lat prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia, zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne. Jest to kierunek dla wszystkich, którzy chcieliby pracować w szeroko pojętej administracji lub otworzyć własną działalność gospodarczą. Swoją ofertę dydaktyczną poszerzamy obecnie o kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne. Szanowni absolwenci, zapraszamy w progi naszej uczelni. Sala rozpraw, jak przystało na salę sądową, trzeba w niej mówić prawdę i tylko prawdę, więc ja tak będę Państwu to mówiła. Nasz wydział jest otwarty dla Państwa i zaprasza do podejmowania nauki. To, co wyróżnia naszą uczelnię, tak ważne z perspektywy studenta, to bardzo miła atmosfera i dużo możliwości znalezienia dla siebie miejsca. Nie tylko zdobycia wiedzy i kompetencji, które przydatne są w pracy zawodowej. Dużo studentów jest bardzo wysoko ocenianych, co świadczy o wysokim poziomie nauczania na naszej uczelni. Uczelnia stwarza możliwości wyjazdów zagranicznych, nawiązywania kontaktów, uczenia się języków i doskonalenia języka. Mamy szeroką ofertę także dla studentów niepełnosprawnych. Ja chciałabym zwrócić uwagę, że u nas niepełnosprawność jest traktowana jako normalna forma funkcjonowania. Powszechnie wiadomo, że samo studiowanie nie wystarcza. Potrzeba umieć wybić się ponad przeciętność i wyróżnić się w tłumie. Idealną możliwość ku temu stwarzają organizacje studenckie i koła naukowe. W takim miejscu nie tylko poszerzysz wiedzę z zakresu swoich zainteresowań, ale też poznasz wielu ciekawych ludzi. Nauczysz się dyskutować, pracować nad projektami badawczymi, na pewno nabierzesz pewności siebie. To doskonały sposób na włączenie się w życie uczelni, które może zaowocować lepszą oceną zajęć, ale też zadecydować o przyznaniu stypendium naukowego. Gwarantuję przede wszystkim niezliczoną ilość wyzwań, ale zarazem ogromną moc satysfakcji z osiągniętych wyników. Wśród naszych absolwentów już teraz aplikanci radcowscy, adwokaccy realizują swoje marzenia zawodowe na salach sądowych. Nie musicie czekać. Już dzisiaj możecie szlifować swój warsztat pracy w nowoczesnej sali rozpraw tu u nas na Wydziale Prawa. Nie czekajcie. Spotkajmy się już w październiku w nowym roku akademickim. Głęboko wierzę, że ta uczelnia stanie się krokiem milowym w Waszych marzeniach zawodowych. Jestem przekonany, że i Wy niedługo z dumą będziecie nazywać siebie absolwentami Wydziału Prawa i Administracji.